Cześć, czy wiecie, że w Polsce jest odmiana katolicyzmu, czyli mariawityzm? Jest to tak, odmiana praktykowanego katolicyzmu na trochę inny sposób. Opowiem wam o tym. W Polsce jest coś takiego, w Polsce są mariawici. Mariawici jest to religia, która powstała dzięki objawieniom Marii Franciszki Kozłowskiej. Ona dostała objawienia i na tym punkcie została stworzona religia mariawityzm, gdzie są lepsze rzeczy, których nie ma w katolicyzmie. Mariawitów jest w Polsce około 100 tysięcy. Na pamiątkę setnej rocznicy powstania mariawityzmu. Radia parafialna. Ok, czyli mariawityzm ma, to jest 1993, mariawityzm ma ponad 120 lat w Polsce. Nie wiem, ile osób o tym wie. Starokatolicki kościół mariawitów w Polsce. 100 lat. Zaraz wam powiem o różnicach. Przejdziemy się dookoła. To jest właśnie ten kościół. Różnice są takie, na przykład, że mariawici nie uznają papieża. Że dla nich papież nie istnieje w tej religii, po prostu go nie ma. Mamy swoje, znaczy nie wiem, jak to nazwać. Po prostu w tej religii nie ma papieża, nie ma dogmatu. Druga rzecz jest taka, co jest dobre, księża mogą mieć swoje żony i dzieci. Czyli ksiądz może mieć własną żonę i dziecko. Nie to, co w katolicyzmie, wiecie, powinni powstają afery i tak dalej. Mohorowe berety bronią i tak dalej. Kolejna różnica jest taka, że ksiądz u księdza u nas w mariawityzmie jest tak, że jest co łaska i to wszystko. A u katolików jest tak, co łaska, ale nie mniej niż 50 zł. Więc większy wycisk na kasę. U nas jest co łaska, możesz dać nawet złotówkę. Taka jest różnica. No i jeszcze jedna rzecz jest taka, że powitanie. U katolików jest szczęść Boże, a u mariawitów jest niech będzie pochwalony przy Najświętszy Sakrament i brat kapłan odpowiada teraz zawsze i na wieki wieków amen. Niech będzie pochwalony przy Najświętszy Sakrament teraz zawsze i na wieki wieków amen. I druga rzecz jest jeszcze taka, że u mariawitów mówimy do siebie bracie, siostro. Brat, siostro. Bracie kapłania, także siostro. I to jest tak, że nie tylko do księdza, ale między sobą. To są właśnie te rzeczy związane z mariawityzmem. Widzę, że to jest tam praktykowana msza. Nie wiem, czy wchodzić. No i to są te różnice. No i czy nie jest to lepsze? Księża mogą mieć swoje dzieci, żony, nie ma jakichś dziwnych zwyrodnień. Normalniej. Nie cisną tak na kasę. Takie jest moje zdanie. A jakie jest wasze zdanie? Ok, zwiedziliśmy sobie kościół dookoła. Gdzie to jest w ogóle wejście? Czekajcie. Przeszkadzał. Więc taka różnica. No i jeszcze tam było coś takiego, że ksiądz stoi przodem chyba do swoich wiernych, a u katolików ksiądz stoi tyłem. W jakimś tam momencie, albo nie wiem, właśnie tak to mniej więcej wygląda. No to było tyle. Macie tutaj czapkę w górę, subskrypcję, komentarz, napiszcie, co wy o tym myślicie. Zasady też są podobne. Też jest Jezus, wiara w Jezusa. Okej, to by było tyle. Macie tutaj, tak jak mówiłem, komentarz, subskrypcja i trzymajcie się. Na razie, pa, pa.